To jest jakiś żart. God damn it! What the hell? Kto to wymyślił? Jezu, jaki ten liner jest brzydki! O, panie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jeżeli oglądaliście mój odcinek ze zdejmowaniem paznokci ze Stanów i nakładaniem takich tipsów, których jeszcze nigdy w życiu nie nakładałam, to zrobię wam taki króciusieńki, dwusekundowy update. Te paznokcie nie wytrzymują mojego trybu życia absolutnie. Jak widzicie, prawie wszystkie się w ogóle połamały. Niektóre jeszcze są przyklejone, ale na przykład ten to już w ogóle odpadł, jeszcze jest ubabrany w farbie. Ogólnie nie polecam takich cienkich tipsów, jeżeli macie aktywny styl życia. A teraz przechodząc do tego filmu. Czas na kolejny film z TikTokiem. Ja uwielbiam, jak zauważyliście, naprawdę uwielbiam filtry z TikToka. One po prostu dają szalone możliwości i dzisiaj połączę 7, chyba 7 z nich, żeby wykonać cały mój make-up. Więc jedziemy z tym tematem. Zacznę oczywiście od bazy. Użyję sobie bazy od Fenty Beauty. Taką w mgiełce, bo jestem leniwa. Ona jest taka, wiecie, odświeżająca, nawilżająca. I teraz na szybko nałożę sobie podkład. Tutaj też używam Fenty. I nałożę sobie trochę na twarz. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jak ja się opaliłam, bo byłam ostatnio w górach. Jak nie śledziliście, to polecam Instagram Agnieszka Grzelak. Więc wezmę sobie jeszcze trochę takiego ciemniejszego podkładu. Tak odrobinkę, żeby się to trochę bardziej wymieszało, żeby, wiecie, nie była taka jasna. No, jest trochę jaśniej, ale może jeszcze się, wiecie, utleni i będzie okej. Ale ogólnie uważam, że w make-upie naprawdę wiele rzeczy jesteśmy w stanie uratować. Nawet jak podkład jest, nie wiem, jaśniejszy, ciemniejszy, można sobie to albo pudrem na przykład trochę rozjaśnić, a jak jest za jasny podkład, to można sobie trochę przyciemnić bronzerem, wiecie, zawsze coś da się zrobić. I teraz odrobinkę korektora, też z Fenty Beauty, tak troszkę pod oczy sobie nałożę, tak dodam sobie gdzieś tu. Na szczęście nie mam jakoś za dużo niedoskonałości, więc jest dobrze. Teraz mam w całkiem niezłym stanie skórę. Muszę przygotować moją twarz do kolejnych kroków. I teraz włączyłam sobie pierwszy filtr. Ja go już pokazywałam w jednym z poprzednich odcinków, więc dlatego przelecę go tylko szybko, nie będę jak gdyby się nad nim za bardzo rozwodzić. To jest filtr do konturowania policzków, żeby było symetrycznie i idealnie do podniesienia twarzy. I tutaj na tym niebieskim sobie zaznaczę stickiem, tam gdzie powinno być wykonturowane, bo oczywiście mogłam sobie wykonturować twarz sama, ale stwierdziłam, że skoro to ma być make-up, gdzie to TikTok mi wybiera, to użyję jak najwięcej rzeczy, żeby zrobić cały make-up. I sobie po prostu muszę rozetrzeć tak jakby bardziej do góry. I to jest takie trochę dziwne konturowanie, bo ono jest takie, wiecie, właśnie wysokie bardzo, bo ma podnosić kontur twarzy. I teraz sobie standardowo jeszcze usunę co nieco mój ulubiony krzyżyk na brodzie. I tak samo rozcieram. I drugim filtrem są brwi, a więc skorzystam tutaj z kresek, które są wyrysowane jako idealne brwi. I tutaj jest początek jednej, początek drugiej, tu załóżmy i druga tu troszkę wyżej. I teraz zacznę sobie uzupełniać, tak na szybko. Trochę patrzę w lustro, trochę patrzę w telefon. Ale to jest dziwne, bo to są takie brwi, których normalnie nie robię, ale wypisaliście pod tamtym filmem, że wam się podoba ten nowy kształt, więc dlatego stwierdziłam, że skoro wam się podoba, to pójdę w niego też tutaj. Te brwi pamiętam, że były takie mega grube w ogóle. Trzeba je było tak zaczesać. O! Oh yeah! Dobra, chyba ta brew jest w miarę okej, właśnie go tak zaczesałam. Dziwnym trafem okazało się, że nie nagrywał mi się ten filtr. Włączyłam nagrywanie, ale się nie nagrał, więc jakby tutaj były wszystkie te linie, które wam pokazywałam, więc tu mamy w miarę równo, tu jest w miarę równo. I teraz się zajmuję tą brwią, która też już jest taka, wiecie, prawie skończona. Ale to było dziwne. Miałam włączone nagrywanie, a się nie nagrało. Serio, to jest najgorsze, co się może stać, jak nagrywacie film i wam się coś nie nagra, to jest takie god damn it! No, powiem wam, że ten kształt nie jest najgorszy, tylko nadal dla mnie one są takie, wiecie, wielgachne. Jeszcze tylko sobie tak zaczeszę właśnie do góry. Dobra, chyba są według filtra. Tu jest, się zaczyna, tu jest wyższy punkt, tu są końcówki. Dobra, twarz już jest gotowa, więc teraz czas przejść do kolejnego filtra. Zajmę się okiem i użyję tutaj filtra randomowy eyeliner. Czyli będą różne eyelinery, które będą mi się przesuwać i zobaczymy, który mam narysować. Muszę stuknąć pewnie. Dobra, uwaga! O! Okej, okay, dobra, nie jest mega, mega dziwny. On jest chyba w załamaniu taka cienka kreska, tutaj jest grubsza, potem jest wzdłuż
jak gdyby linii rzęs i potem taka wzdłuż dolnej powieki i na prosto. Wow, aż trzy jakby miejsca na kreski. No dobra, ale będę to robić, więc wezmę sobie czarny eyeliner i wow, mam nadzieję, że mi to jakoś pójdzie. Dzisiaj nie będę używać cieni, tylko eyelinerów. Więc sobie tutaj zapudruję trochę, żeby mi się, wiecie, lepiej trzymały. I teraz w takim razie lecę tutaj. Muszę sobie zaznaczyć, dokąd on ma być tu. Dobra, w miarę... O! Ale to krzywo wyszło. Okej, dobra, zaraz to będę ogarniać. Najpierw robię lewe oko. Słuchajcie, jestem taka jakaś niewprawiona w make-upy teraz. Przez te wyjazdy. O, dobra. I teraz cienka idzie tu. Co tu się dzieje? Jakiś straszny bubel mi tu wyszedł. Nie wiem, jak ja to robiłam, ale to mi zeszło zdecydowanie za nisko. Nie wiem, o co tu chodzi. Ha, dobra, jak podnoszę i opuszczam głowę, to się trochę zmienia. Dobra, więc będę robiła bez tego filtra, tylko po prostu pamiętam, jaki ma być kształt i tyle. Teraz będzie mi łatwiej, bo wydaje mi się, że ja po prostu, wiecie, nie wiedziałam, gdzie mam się patrzeć, na czym mam się skupić i ta kreska po prostu wyszła tak, jak nie powinna absolutnie. I teraz to jest w ogóle hit, kreska na dolnej powiece. Ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek robiłam kreskę na dolnej powiece eyelinerem. Dolna powieka się załamuje, wiecie, ona jest taka nierówna i ten liner się rozjeżdża. Dobra, to jest sobie drugie oko. Ale sobie wybrałam eyelinery, dajcie spokój. I to ja, osoba, która ogólnie zwykle jak robi kreski, to po prostu robi je w pół minuty i jak wyjdzie w miarę nierówno, to jak gdyby macham na to ręką i nie obchodzi mnie to, to teraz czuję presję. Teraz mam takie, aha, to jest filtr i muszę się starać, ma wyjść równo. A ja dzisiaj wypiłam dwie kawy i ręce mi się trzęsą. O panie, nie no, to jest jakiś absurd. Patrzcie, nie malowałam się od półtorej tygodnia i jakieś buble mi tu wychodzą. Dobra, i teraz lecę z dolną. Znowu sobie zacznę chyba od wewnętrznego kącika. O, jakie skupienie, słuchajcie, no masakra. W ogóle kreska na dolnej powiece, what the hell, kto to wymyślił? Ale wydaje mi się, jak tak patrzę w lustro na wprost, że są prawie równe. No dobra, i teraz wydaje mi się, że będzie ten najtrudniejszy moment, czyli muszę stąd przejść jak gdyby na załamanie powieki. I zastanawiam się, jak się będzie trzymał eyeliner na załamaniu, taki czarny, bo jeszcze tego nie robiłam. Więc uwaga, sprawdźmy to. Wow, ale cienka kreska, Aga, super ci to poszło, super. O Boże, bo właśnie ona tutaj była taka cieniutka, więc będę musiała to jakoś wypracować. Wow, bo jakie mam śmieszne oko, zobaczcie, jak podnoszę, to widać, że tu idzie tak do góry, ale jak opuszczam, to jest dokładnie w moim załamaniu, więc jakby wow, ale mam śmieszne oko. Jest to ten kształt, więc teraz tylko to poprawię. Odwieczna pomoc w make-upie, czyli patyczek kosmetyczny, serio. Ten liner chowa się w załamaniu, czyli tak jak powinno być. I teraz w takim razie przejdę do drugiego oka. Nie powiem, żebym się nie stresowała, więc po prostu zacznę to robić jak najszybciej. Brnę w to! Dobra, nie wyszło najrówniej, ale znowu patyczek i czyścimy. Wydaje mi się, że wyszedł prawie identycznie, możecie sobie porównać. Mam nadzieję, że to jest ok. I teraz czas przejść do drugiego filtra związanego z okiem. I też będzie to eyeliner, tyle że tym razem kolorowy. I zobaczymy, co tutaj powstanie, bo może być naprawdę grubo. Nie wiem, jak to działa, może muszę odpalić nagrywanie? O!
Nie! O Boże, to jest jakiś żart. Wow! Nie wiem, co o tym powiedzieć. Jakby widziałam tu naprawdę fajne linery, to jest złe. Ale przynajmniej nie pokrywa mi się to z tym moim czarnym linerem, jest jako dodatek. Więc po prostu to zrobię. Muszę tylko znaleźć podobny kolor linera, albo użyję na przykład cienia. To może być bardzo podobny kolor do tego. Ten mój jest troszeczkę bardziej limonkowy, ale podejrzewam, że jak się zmoczy, to będzie właśnie taki ciemnozielony. Zmoczy pędzelek. Jest, jaki ten liner jest brzydki. Dobra, spróbujmy to zrobić tak, jak mi się wydaje, że to da radę. Fajnie, bo akurat ten trójkąt jest akurat dosłownie na zewnątrz tego mojego linera i to jest na zewnątrz, tylko to jest tak dziwne, że aż nie wiem, co powiedzieć. Wow, czy to będzie widoczne? Coś tam będzie. Potem będę poprawiać, słuchajcie, do oporu. I teraz tu. Dobra, sobie zrobię taki szkic najpierw, bo... Fuh, to będzie wymagało trochę pracy. Nie wiem, gdzie się patrzeć już, czy tu, czy tu. Dobra, to musi nachodzić na to. Teraz jest tutaj. I to idzie tu. O, tu. Dobra, jest szkic, więc teraz na tym szkicu będę sobie malować, ale wow. W życiu bym się nie spodziewała takiego linera. Może jeszcze zrobię od razu ten szkic tutaj. Aha, tylko to się powiększa i pomniejsza trochę. Troszeczkę, jak się przysuwam i oddalam, ale... Załóżmy, że to będzie tu i tu w miarę. Potem muszę to zrobić równiej, ale na razie chcę po prostu, żeby te miejsca były w miarę zaznaczone. Wow. Oh. Okej, okay. Był stres, ale teraz już mogę rysować na tym, więc jest okej. Okay. Nie myślałam, że te linery będą tak trudne. Wow, wszystko będę musiała poprawić jeszcze raz. Chyba to jest to, słuchajcie, chyba to jest odtworzone, więc wow, no powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona. Lubię zielony, ale to, co się tu dzieje, zdecydowanie mi się nie podoba. No dobra, ale na razie zostawmy te oczy w spokoju, potem wykończę jeszcze rzęsy i tak dalej i przejdę teraz do policzków, bo tutaj mam bardzo fajny filtr, który się nazywa filtr z piegami i wybiera randomowe piegi, a nie takie, wiecie, zwykłe tylko, więc mam nadzieję, że tutaj wyjdzie coś naprawdę fajnego. Ale ładne są niektóre, dawajcie. O! Okej, okay. O, dobra, są tu małe piegi i są pszczółki. Jak ja to zrobię? Muszę powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku, bo były węże w ogóle, widziałam, że były węże i pomyślałam sobie, ale to byłoby spoko, jak wiecie, jakbym miała węże do tego zielonego, bo to by jeszcze pasowało. A tu mam pszczółki. Na pewno widzę, że jest róż pod spodem, taki w miarę przygaszony, jest troszeczkę piegów na nosie i właśnie te pszczółki. Wow. No dobra, słuchajcie, ja to będę robić, naprawdę będę to robić. I aż w to nie wierzę, bo tutaj może być bardzo ciężko. Strasznie trudne rzeczy tutaj wychodzą. W życiu się nie spodziewałam, że będą takie trudne. No ale dobra, zacznę od różu, od takiej bazy i pomieszam sobie tutaj dwa odcienie różu, które wydaje mi się, że to mogą stworzyć coś fajnego. Jeden to jest Tarte i to jest Seduce Color, wygląda w ten sposób, a tutaj jest z Too Faced Papa Don't Peach, w ogóle uwielbiam ten róż. I ten Papa Don't Peach jest taki delikatnie błyszczący, więc nie chciałam go dawać za dużo. I on jest tu, trochę dużo. I on jest też na nosie tutaj po całości. Dam jeszcze trochę tego Start. Wow. No, powiem wam, że to będzie wyzwanie. No, jakoś tak dosyć szeroko jest ten róż nałożony. Taki wiecie, bardziej cute. I chyba najpierw znowu zrobię piegi, a dopiero na samym końcu te pszczółki. Dobra. Załóżmy, że to jest ok. Teraz te piegi, one są takie dosyć duże i są tylko na nosie tutaj, więc może zrobię to kredką do brwi, albo może takim markerem do brwi i zobaczę, jak to będzie wyglądało. O, to chyba jest nawet ten sam kolor, dobra. Nice, robię tym. Tak troszeczkę tu też. O, tak żeby trochę było widać, ale właśnie głównie na nosie. Dobra, chyba w miarę widać, że tutaj są piegi, że coś się, wiecie, tak jakby dzieje na tej twarzy. I teraz pszczółki. One są całe żółte, mają białe skrzydełka, więc zacznę od żółtego, potem biały i na sam końcu obrysuję to czarnym. I będę się modlić, że to zadziała. To jest początek.
To jest koniec, początek, koniec. Mniej więcej takiej wielkości mają być. To są jakby takie fasolki po prostu. Najgorzej, jak trzeba coś odtworzyć. Bo jak samemu jedziecie, no to sobie dopasujecie tak jak chcecie kształt i w ogóle wszystko. A tutaj zdecydowanie nie. Man! Trudne. Ale mam nadzieję, że będzie cute, że będzie warto. Ta jest trochę niżej, ale dobra, nie muszę odtworzyć ich dokładnie tak samo. Okej, czyli to jest żółta baza. Teraz białe skrzydełka, biały eyeliner. Okej, bardzo precyzyjna robota. Tu będę musiała mieć bardzo blisko lusterko, więc mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć. Tu wymaga to bardzo dużej precyzji i dużego skupienia. Chyba mam pierwszą, ale muszę chyba pogrubić tą linię zewnętrzną. Wow, ile to wymaga skupienia, słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo nic nie mówiłam w trakcie filmu, ale jest dobrze, mogło być zdecydowanie gorzej, nawet bym mogła zrobić nóżki i byłoby ok, więc number two. Ta druga wyszła mi odrobinę chyba większa i trochę mniej precyzyjnie, ale wydaje mi się, że to dlatego, że robiłam ją chyba trochę szybciej, bo tutaj w tej pierwszej tak się bałam, bo myślałam, że w ogóle nie wyjdzie. A potem miałam takie, dobra, spoko, nie jest to aż takie trudne i zrobiłam tu i wyszła tak troszeczkę mniej precyzyjnie. Ale jak patrzę sobie na ten filtr, to rzeczywiście one są umiejscowione prawie w tym samym miejscu, wielkość jest podobna, więc jak gdyby nie jest źle. Okej, udało się i teraz mogę przejść do kolejnego filtra. A więc kolejny filtr też będzie związany jak gdyby z rzeczami, które się dzieją na twarzy i będzie to, uwaga, tatuaż. W sensie wybór losowego tatuażu. Nazywa się Random Face Tattoo i uwaga, sprawdźmy. Bardzo delikatny, ale okej, dobra. Będzie się trochę gryzł z tą pszczółką, mam wrażenie, ale nie jest najgorzej. W sensie mogło być, podejrzewam, grubiej. Ja sobie wcisnę ten telefon w twarz, wiecie, tak, żeby odtworzyć to dokładnie tak, jak powinno być. Tylko najgorzej, że to serduszko się rusza, więc ja sobie zrobię, że tu się zaczyna i po prostu zrobię je w miarę takiej wielkości gdzieś dotąd. O, bo jakbym miała to robić razem z tym filtrem, to słuchajcie, wydaje mi się, że ja bym tu po prostu to zwaliła, dlatego że to serduszko by mi się ruszało. Więc znowu teraz będę wymagała bardzo dużej precyzji od siebie samej. To jest presja. The pressure is on. The pressure is real. Zobaczmy, że to serduszko gdzieś będzie się tu... Różnica z YouTube'em i TikTokiem jest taka, że na TikToku, jak nagrywają te make-upy, to tu nie ma czasu na fejle. To po prostu trzeba zrobić tak, żeby było ładnie i w ogóle. A na YouTubie tutaj wszystko widzicie, co się u mnie dzieje. Wydaje mi się, że jak na ręcznie namalowane serduszko, to jest całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie trochę fail. Naprawdę jest prawie identyczny. Jestem w ciężkim szoku. Wielkościowo jest prawie identyczny, te zygzaki są prawie identyczne, więc o! I mam teraz twarz na prosto i jest super. Wow! A robiłam to totalnie na czuja, zaznaczyłam sobie tylko tu i tu. Więc jestem się bardzo dumna, słuchajcie, te pszczółki i to w ogóle dla mnie to jest hit. Jak na razie mam rysunkowy makijaż. I teraz przechodzę do kolejnego filtra. No i to będzie, słuchajcie, wybór pomadki. Jaki kolor ust będę miała do tego make-upu szalonego. Więc uwaga!
przez to, że mi się nagrał TikTok, to mi się skasował jak gdyby ten filtr, ale zrobiłam sobie screenshota i jest to taki śmieszny, śliwkowy jakby odcień. Nie jest najgorzej, bo pasuje w miarę do tego zielonego. Już nie będę tego Wam malowała właśnie na żywo w tym filtrze, tylko po prostu jak widzicie, to jest zdjęcie. Taki piękny screenshot zrobiłam na wszelki wypadek i dobrze, że to zrobiłam. I żeby zrobić taki kolor, pomieszam sobie dwa odcienie pomadek. Jedna to jest z Estée Lauder 930, która o dziwo na żywo wcale nie wygląda tak jak opakowanie, tylko jest właśnie taka bardziej czerwonawa. I użyję sobie jeszcze NYXA Powder Puff i to jest Detention. I to jest rzeczywiście taki mocny fiolet, ale tutaj to jest złamane takim, taką wiecie, czerwienią trochę. Więc może najpierw nałożę sobie ten fiolet bardziej. Bo to jest taki, wiecie, chłodny fiolet ten. Ale jednak potrzebuję tego odcienia. Bazę. I teraz właśnie wezmę Estée Lauder i zobaczcie, że ona jest taka bardziej czerwonawa. I widzę też, że ta pomadka tak trochę powiększa usta tutaj w tym filtrze, więc ja sobie też wyjadę. I właśnie widzę, że na środku jest jaśniejsza. Tylko sobie tutaj przecieram trochę palcem. Coś takiego. Kurde, to wygląda naprawdę mega podobnie. Jestem w ciężkim szoku, bo trochę leciałam na pałę z tym kolorem, ale jak porównuję sobie, wiecie, zdjęcie, to jest bardzo podobny kolor. Więc teraz jeszcze, tak jak mówiłam, wytuszuję sobie rzęsy, żeby mieć skończone oko, bo nie zapomniałam o nim, żeby nie było. Bo takie bez wytuszowanego to łyse. No i moim zdaniem z wytuszowanymi rzęsami wygląda to o wiele lepiej. Tak się prezentuje full make-up tiktokowymi filtrami. I muszę przyznać, że o ile bardzo, bardzo się bałam tych pszczółek, to uważam, że wyszły mega cute. To serduszko też wyszło super i o wiele lepiej niż bym się spodziewała. Ale jednak dla mnie te pszczółki wygrywają. Jeżeli chodzi o linery, to zielony jest dla mnie nie do przejścia. Jakby to jest tragedia i kształtów. Może kolor nie, ale gdyby kształt, umiejscowienie to jest no-no. Czarny eyeliner jest całkiem okej, ale dla mnie to, że jest eyeliner na dole, wygląda tak mega ostro i nie podoba mi się do końca. A jeżeli chodzi o usta, to jest to kolor, który lubię. Jest taki właśnie trochę śliwkowo-winny, można powiedzieć. Więc jest spoko, ale zdecydowanie jestem największą fanką tutaj tej części twarzy, bo jest taka właśnie cute, jest trochę piegów, jest trochę takiego fajnego różu, więc ja się jaram bardzo. Mi się to mega podoba i dzisiaj będę chodzić w tym cały dzień na pewno. Zobaczymy, jak będą reagować ludzie, bo w ogóle jeszcze potem idę do dentysty. Ale mniejsza. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdy piątek, a na kanale vlog, gdzie to jest jakieś jedzenie i podróżuję, widzimy się w każdą środę. Więc dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!